fabrycznie nie było tutaj także sprężynki od czujnika hamulca nożnego. Dokupiłem tę część w Romecie i tu jest ciekawostka, ponieważ Romet te same części teoretycznie jakby się mogło wydawać, produkuje jakby w innych wariantach. Owa sprężynka wygląda zupełnie inaczej niż modele, które fabrycznie wychodziły w 2007 roku. Po przebiegu około 20 tysięcy km urwała się także linka licznika. Zastąpiłem ją częścią fabrycznie nową. Siedzenie zostało nieco przetapicerowane, a mianowicie w środek została wepchnięta warstwa 3 cm gąbki poliuretanowej. Ma to na celu zwiększenie wygody podczas jazdy, zarówno dla kierowcy, jak i pasażera. Parę słów także o kufrze. Kufer, jakby się wydawało, tak jak go kiedyś chwaliłem, że był taki dobry, niestety po tych tylu tysiącach kilometrów uważam, że nie spełnił swojego zadania, gdyż po pierwsze, któregoś razu wypadł tutaj z niego cały zamek. Po drugie, blakną takie elementy lakierowane, jak tutaj widać na przykład na tym przycisku i tu. Fabrycznie był to mocno intensywny czerwony kolor, obecnie już taki skrajnie wyblakły różowy. Ale to jeszcze byłoby nic. W każdym razie najgorsze jest to, że tu są pęknięte mocowania i stało się to podczas jazdy. Tu nie było żadnego wypadku, po prostu kufer nie wytrzymał i pękł. Że już nie wspomnę o tym, iż fabryczna płyta do kufra musiała być spawana, gdyż te takie dzyndzle wystające, trzymające kufer, również odpadły i jeden i drugi. Musiały być ponownie dospawane. Także ogólnie nie polecam kufra firmy GRN. Jeżeli ktoś chce go długotrwale użytkować, lepiej kupić coś bardziej markowej firmy. Z tyłu zamontowany jest także dodatkowy pasek LED-owy, który jest połączony z czujnikami hamulca. Jest to po prostu dodatkowe światło stopu. Ten podnóżek dla pasażera z wierzchu wygląda całkiem normalnie, jednak jeżeli go podniesiemy, widać obraz nędzy i rozpaczy. Stało się tak dlatego, iż któregoś razu w trasie ta śruba się wykręciła, podnóżek sobie opadł na wydech i po prostu patrzę, a tu taka wielka plama rozpuszczonego plastiku przedstawiała się na wydechu. Usterką, która teoretycznie mogłaby unieruchomić motocykl, było także przegnicie instalacji elektrycznej w tej głównej wiązce przewodów. Objawiało się to tym, iż na przykład nie działał czujnik od pozycji neutralnej w skrzyni biegów, nie działał także elektryczny rozrusznik. Któregoś razu po prostu na spokojnie zdjąłem tą osłonę, która tu fabrycznie była, taki gumowy jakby peszel, a spod tego wysypało się pełno piachu, błota i wody. Cała ta elektryczna instalacja była przegnita. Została ona na nowo przelutowana, zaizolowana i teraz już od kilku tysięcy działa poprawnie. To jest, uważam, skandal. To jest jedna z najgorszych usterek w tym Romecie, gdyż po prostu motocykl 2-3-letni, w którym gnije instalacja, no cóż, nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale jak widać, jest to możliwe. Zauważyć także można, iż brakuje z tej strony osłony łańcucha. Jest to spowodowane tym, iż w tym miejscu mocowania ona notorycznie pęka. Tu już było i spawane plastikiem i lutownicą, wszystko tutaj było robione. W każdym razie zawsze po eksploatacji w tym miejscu pęka. Później tutaj śruby się odkręcają, zaczyna latać, uszkadzać się od pracującego łańcucha. W związku z tym w chwili obecnej jest zdjęta. Pojawiły się także wycieki spod korka filtra oleju. To jest to miejsce. Gdyż po kilku wymianach i po kilku odkręceniach i dokręceniach w którymś momencie on mi pękł. Nawet pamiętam, wtedy nie była użyta znaczna siła, po prostu go tak zwyczajnie dokręcałem. No niestety jakość tej części jest porażająca, w związku z tym korek pękł i pojawiły się wycieki. Na szczęście nowy w Romecie kosztuje, z tego co pamiętam, 8 zł, więc nie ma z tym problemu.
Wspomnieć by także należało o blokadzie kierownicy, tutaj zamontowanej. Ona się notorycznie oryginalnie odkręcała od wibracji, w związku z tym ja ją tutaj lekko przyspawałem, więc ten problem znikł już na wieki, odkręcania się. Natomiast teraz, chcąc z niej korzystać, ona się tak czasami zacina, o, tak chodzi ciężko, jak coś to się da, ale nie jest to już działanie idealne. Również stacyjka po tych 30 tysiącach nie działa idealnie. Czasem pojawiają się problemy, żeby do końca włożyć kluczyk. Czasem ewentualne problemy z połączeniem. Ale stacyjka akurat jest w tym przypadku usprawiedliwiona, gdyż ona pękła kiedyś mi podczas wypadku i nie została wymieniona na część oryginalną. Jednak została tylko po prostu polutowana i skręcona taśmą izolacyjną. Tutaj to nawet widać. W każdym razie teraz od jakiegoś czasu już nie ma z nią problemów. No ale czasami, jeżeli nie pojawia się zapłon, to wiadomo, że tu coś trzeba pogmerać w tym. Ostatnią taką usterką, chociaż w zasadzie nie można tego nazwać do końca usterką, jest to, iż obrotomierz bardzo niedokładnie wskazuje. Czasami zdarza się, iż ta strzałka powędruje aż tutaj, niemalże pionowo w dół, w okolice wskaźnika biegu. Jak więc widać, lista usterek jest długa. Trochę czasu nam to zajęło, żeby wymienić, ale chciałem po prostu rzetelnie wszystkich uprzedzić, na co się decydują, kupując właśnie nowego Rometa. Jak widać, nie są to jakieś tragiczne usterki. Powiem więcej, żadna z nich nigdy nie uchomiła mnie w trasie, jeżeli nie liczyć awarii ogumienia, no ale to jak w każdym motocyklu. Przy okazji polecam zakup Assistance, gdyż dwukrotnie już korzystałem. Po około niecałej godzinie przyjeżdża do nas laweta. Laweta bezpłatnie holuje nas do warsztatu wulkanizacyjnego. No, za usługę w warsztacie już musimy zapłacić, no ale to jest normalne. A dodam jeszcze, że podczas ostatniej wycieczki, kiedy byłem we Wrocławiu, również na koszt asystansa miałem zapewniony hotel oraz dojazdy. A także pozdrawiam serdecznie bardzo miłą ekipę z Wrocławia, z wrocławskiego PZU Autopomoc. Bardzo mili ludzie. Poczęstowali mnie kiełbaską na grillu. Ogólnie bardzo mile to wspominam. Jak więc widać, motocykl ma trochę wad, ale ogólnie rzecz biorąc jest to wierny kompan podróży. Świadczy o tym przebieg, w większości zrobiony w turystycznych trasach. Odbyłem na niej jakieś 6-7 wycieczek, takich po kilkaset i więcej kilometrów. Również kilkadziesiąt tras, takich typu 100 do 150 km, także mu to jest niestraszne, mogę w każdej chwili na niego wsiąść, jechać praktycznie na koniec Polski i mieć pewność, że tam nic poważnego w nim się nie dzieje. Te rzeczy wymienione to tak może ilością trochę szokują tych usterek, ale tak spójrzmy prawdzie w oczy. To w zasadzie są takie pierdółki, które każdy może wykonać we własnym zakresie. Także ogólnie motocykl bym bardzo polecał. Wspomnieć by także należało o czynnościach eksploatacyjnych, które należy dokonywać przy tym motocyklu, ażeby on odwdzięczył się długą i bezawaryjną jazdą. Tak jak wspomniałem, co jakieś około 3-4 tysiące kilometrów, być może jest to nawet trochę za duży interwał, jednak ja zauważyłem taką tendencję, iż do około 10 tysięcy kilometrów olej czerniał bardzo szybko, już po około 1000 kilometrów był taki, można by powiedzieć, konsystencji smoły. Także wówczas w tym okresie wymieniałem go znacznie częściej, ale po przekroczeniu właśnie owych 10 tysięcy olej czernieje gdzieś tak dopiero po 2-3 tysiącach, a w związku z tym, że głównie jest motocykl eksploatowany w dalekich trasach, to właśnie zwiększyłem ten interwał zalecany oryginalnie na jakieś 1,5 do 2 tysięcy do powiedzmy około 4 tysięcy kilometrów. W dalszym ciągu po 30 tysiącach kilometrów motocykl nie bierze oleju, w każdym razie nie bierze go w takich ilościach, ażeby było to widoczne między wymianami. Także z tym raczej nie ma problemów. Gaźnika w zasadzie czyścić nie trzeba. Ja go parę razy rozkręcałem, ale nigdy ani praca silnika się nie poprawiła po tych zabiegach czyszczących, ani w środku nie było tam nawet pyłka jakiegoś. Także gaźnik jest bardzo dobry, nic się nie brudzi i pracuje, można by rzec, wiecznie na razie, bo nic w zasadzie z nim nie trzeba robić. Natomiast co jakieś, tak z praktyki powiem, co jakieś 3 do 4000 km warto by było zajrzeć do zaworów. Jeżeli już mamy wprawę, to nam to zajmuje
15 do 30 minut góra jest dosyć prosta czynność, może tak odstraszać trochę początkujących, ale wystarczy wejść na forum Rometa, adres będzie na końcu filmiku, tam naprawdę jest rzetelny opis, nawet taki, że kompletny laik zrozumie, jak wyregulować w tym silniku zawory, a praca silnika przy dobrze wyregulowanych luzach zaworowych jest naprawdę lepsza znacznie niż jeżeli ta czynność jest zaniedbana. Co parę miesięcy warto by też było sprawdzić ciśnienie w oponach. Mówię co parę miesięcy tak z doświadczenia, gdyż wiem, że jak częściej sprawdzałem, to tam praktycznie nic nie schodziło. On wiecznie przy prawie szerokim spektrum temperatur, zarówno przy minusowych, jak i przy plusowych, on tam praktycznie zawsze trzymał swoje właściwe ciśnienie, więc tą czynność można by ograniczyć przy oczywiście dobrych dętkach do sprawdzania co parę miesięcy. Akumulator można również sprawdzić multimetrem, sprawdzając na nim napięcie, kontrolując poziom elektrolitu. Tu jest nowy akumulator, więc go niestawno skontrolowałem. Po kilku miesiącach ma wszystkie wartości w normie. No ale stary akumulator mi padł, więc i powiem, że na tym oryginalnym akumulatorze elektrolit wyparował chyba, z tego co nawet pamiętam, prawie do zera, że tam niewiele się go wylało przy tym stanie, jak już akumulator nie działał, więc o to warto by zadbać. Sprawdzić także należy żarówki, jeżeli nie zastosujemy żarówek LED-owych, gdyż z tyłu przepala się, tak użytkownicy mówią, co jakieś 1000 nawet kilometrów się zdarzają, że się przepala żarówka. Ostatnio były snute nawet teorie, że tutaj ułożenie włókien ma wpływ na to i wibracje, także tam były jakieś zalecenia na forum, można sobie o tym doczytać. Ja w każdym razie proponuję zamienić żarówką LED-ową, wtedy nie ma żadnych problemów, żadnych tam ułożenia włókien, po prostu się wsadza i to jest wieczne. Naciągać także trzeba łańcuch. I trzeba to niestety robić znacząco częściej niż w innych tego typu motocyklach. Jeżeli jest prawidłowo smarowany, to ten interwał smarowania można przeciągnąć nawet, no powiedzmy, do 1000 km. Jednak jeżeli jest użytkowany w takich warunkach typu jakiś śnieg, deszcz, nieczyszczony i niesmarowany, to powiem z praktyki, co 100 km on już latał bardzo luźny. No ale motocykl nie miał lekko. Byłem swego czasu dostawcą pizzy, w związku z tym śnieg, mróz, czy tam jakieś tam zawieje, deszcze, nic nie miało znaczenia. Romet zawsze dzielnie służył i stąd ten trochę zaniedbanie takie. Ale w gruncie rzeczy zaniedbałem łańcuch, no to co, wymieniłem na nowy, teraz już o niego dbam. Wtedy był taki okres, że nie miałem za bardzo dostępu ani do garażu, ani do narzędzi, w związku z tym Romet tak musiał walczyć o przetrwanie. Smarować także można co jakiś czas, zwłaszcza że oryginalnie nie były smarowane, bo kiedyś rozkręcałem pierwszy raz wahacz i nie był on nasmarowany. Smarować można oś wahacza, a także osie w kołach. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o eksploatację. Jeżeli te czynności robimy, tankujemy na markowych stacjach, nie tam u jakiegoś tam pana Zenka, nieznajomej jakości paliwo, to w zasadzie romecik jest bezawaryjny. Takie tam właśnie drobne rzeczy, głównie związane z tym, że coś tam się odkręca, to się trzeba to kontrolować, ale tak ogólnie będzie bezawaryjnie przez lata służył.